Dzień dobry, to już kolejne studium z księgi proroka Izajasza. Dzisiaj będziemy studiować rozdział siódmy. Niezwykle interesujący rozdział, który okazał się tak brzemienny w swojej historii oddziaływania na późniejsze teksty biblijne. I tych tekstów również będziemy dzisiaj dotykać, nie tylko Skupimy się na kontekście historyczno-kulturowym, problemach tamtego czasu, ale na wielu też praktycznych implikacjach i prawdach, które możemy zastosować dzisiaj. Studium ciekawie, tym bardziej cieszę się niezwykle z tego, że jest ze mną Wiktoria i Patrycja, w gronie których zastanowimy się wspólnie nad, nad słowami Księgi proroka Izajasza i nad tym, jak to jest, kiedy, kiedy nasz świat rozpada się w kawałki. W pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian czytamy takie słowa: Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, to co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko nawet głębokości Boże. Paweł y, mówi nam bardzo konkretnie, że nasza znajomość, nasze zapoznanie się z prawdą jest możliwe dzięki temu, że Duch Święty oddziałuje na nasze Serca i pokazuje nam drogę i kierunek, dlatego też w jego obecności chcielibyśmy studiować to pismo i zaprosimy go w modlitwie razem z Patrycją. Nasz dobry panie i Boże, chcemy Tobie dziękować za kolejną porcję Twojego słowa. Za to, że możemy się nim karmić, możemy się z niego uczyć. Prosimy Cię, abyś był z nami tutaj, kiedy będziemy je rozważać, kiedy będziemy rozmawiać o nim. Daj nam Twoje myśli, obdarz nas Twoją mądrością, aby wszystko, o czym będziemy mówić, pochodziło od Ciebie i przynosiło Tobie chwałę. Prosimy Cię o to i za wszystko Ci dziękujemy. W drogim imieniu Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Szanowni słuchacze, drogie Panie, tak się składa, że Księga Proroka Izajasza obejmuje dłuższy okres działalności tego proroka, który w jakim sensie realizuje to Boże dzieło w przestrzeni historycznego panowania kilku królów. Uzjasza, Jotama, Ahaza i Hiskiasza przynajmniej mówi o tym pierwszy werset tej księgi. Kiedy sięgamy do rozdziału siódmego, faktycznie widzimy, że jest to moment, kiedy na arenę dziejów, jeśli chodzi o to państwo Izrael, wkracza Ahaz i zostaje w tym doświadczeniu nieco osamotniony. Z historii starożytnego Izraela wiemy, że wcześniej był tym, który był koregentem we władzy nad Judą ze swoim ojcem i dziadkiem Uzjaszem i Jotamem. Szósty rozdział pokazuje nam, że król Uziasz umiera, troszeczkę wcześniej już umarł Jotam. No i Ahas pozostaje sam w niełatwych okolicznościach, w niełatwym doświadczeniu, którego będzie dotykało. Gdybyście mogły w kilku słowach przedstawić właśnie te okoliczności, z jakimi problemami zmaga się Achas na początku swojej, swojego panowania właśnie tych rządów i tych sytuacji, które zostają przedstawione w rozdziale 7 Księgi proroka Izajasza. No to widzimy tutaj już właśnie na początku tego 7 rozdziału atak sprzymierzonych sił dwóch państw na na króla Achaza. No i on staje w takiej sytuacji zagrożenia swojego państwa. W mniejszej sile tak naprawdę się znajduje niż Atakujący go. Okej. Okay. Na pewno księgi historyczne Starego Testamentu są w stanie nam udzielić pewnego rodzaju wskazań, takiego, takiego kontekstu problemu, który ma miejsce. Na czym polega cały ten kłopot i, i co się dzieje na arenie dziejów Starożytnego Bliskiego Wschodu w tamtym okresie? To chciałabym przeczytać z drugiej księgi, księgi królewskiej, z XVI rozdziału i od wersetu piątego. Wtedy Resin, króla Ramu i Pekach, syna Remaljasza, król izraelski, nadciągnęli pod Jeruzalem w celach wojennych i oblegli Achaza, lecz nie mogli go pokonać. W tymto czasie Resin, króla Ramu, przywrócił Edomitom zwierzchnictwo nad Elad i wypędził z Elad judejczyków. Edomici zaś weszli do Elad i osiedlili się tam aż do dnia dzisiejszego. Okay, dziękuję uprzejmie. No tak, ten tekst mówi nam o powstaniu tej koalicji efraimsko-syryjskiej, czy też Aramu i Izraela, bo również tak można tę koalicję nazywać. Koalicji utworzonej po to, żeby dokonać pewnego rodzaju zamachu stanu w Judzie i w miejsce. W miejsce króla Ahaza, właściwego spadkobiercy tronu Dawidowego, ustawić kogoś innego. Z jakich powodów ci dwaj królowie, ci dwaj władcy chcieli dokonać tego typu zabiegu, tego typu ruchu, w którym postawią marionetkę na tronie Dawidowym? Z historii wiemy, że w tamtym czasie taką dużą potęgą na arenie tam, tamtejszych państw E, była Asyria e, mhm, e, i e, Syria, czyli Aram i to północne królestwo izraelskie e, chciały pokonać Asyrję. E, w związku z tym potrzebowały też pomocy od Judy. E, no, niestety król Ahaz e, nie był chętny do tej pomocy, e, więc e, Izrael i Syria e, sprzysięgły się e, przeciwko królowi Ahazowi żeby usunąć go z tronu mhm. siłą i obsadzić na tronie swojego króla, który mogłyby sterować, mogłyby korzystać z wojsk, z zasobów Judy mhm. w walce przeciwko Asyrii. No tak, taka marionetkowa postać na, na tronie monarchii judzkiej byłaby niewątpliwie mile widziana z perspektywy tej koalicji północnej. Faktycznie Księga proroka Izajasza, rozdział 7 wspomina nam o tym no, tak bardzo konkretnie. W wesecie 5-6 czytamy, ponieważ Aram, Efraim i syn Remaliasza uknuli zło przeciwko Tobie, mówiąc wyruszymy do Judy i przestraszymy ją i podzielimy ją między siebie, a ustanowimy w niej, w niej królem syna Tabala. W odpowiedzi na to właśnie przychodzi to słowo od proroka Izajasza, które jest skierowane do Ahaza. No, i widzimy tutaj bardzo konkretny ruch ze strony tych dwóch, tych dwóch państw północnych, ponieważ no chcą usunąć z tronu Dawida jego potomka. No, już abstrahując od tego, oczywiście, że Achaz może nie jest królem godnym naśladowania, bo kiedy tak sięgamy do tekstów historycznych Starego Testamentu, to widać, że no nie daje nam na zbyt dobrego przykładu do naśladowania. Ale mimo wszystko jest, jest naturalnym potomkiem w linii Dawida, a przecież Pan Bóg Dawidowi coś przyobiecał. Jakie były to obietnice dla Domu Dawidowego i dlaczego y, można by powiedzieć, że Judejczycy powinni spać spokojnie, pomimo, pomimo kryzysu, który się toczy wokół nich? Jak sądzicie? Żeby pokazać tak w pełni reakcję króla Ahaza. E, przeczytam e, tekst drugi z rozdziału siódmego i będę czytać z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. I doniesiono do Mowi Dawida. Syria zmówiła się z Efraimem. Wtedy zadrżało jego serce i serce jego ludu, jak drżą od wiatru drzewa w lesie. E, I Właściwie można by powiedzieć, że to była taka bardzo naturalna reakcja. Mhm. E, pojawia się ogromne zagrożenie, no jest ogromny strach. E, ale tak naprawdę król Achaz zapomniał o obietnicy, którą Bóg złożył domowi Dawida, mhm. czyli całemu narodowi ludzkiemu, że na tronie zawsze będzie zasiadał król z rodu Dawida. Mhm. No i król Achaz o tym zapomniał, że jeżeli Bóg coś obiecuje, to na pewno tej obietnicy dotrzyma. Czy, 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 czy mogę z tego wnioskować, że, że strach, lęk jest przejawem niewiary? Ze strony człowieka? Nie odpowiedziałabym tak wprost na to pytanie, bo nie zawsze tak jest. Mm -hmm. Strach i lęk jest taką bardzo ludzką i bardzo często towarzyszącą nam reakcją. Tylko myślę, że większy problem jest taki, że król Ahas zapomniał i sobie nie przypomniał o tej mm -hmm. obietnicy. Bo w momencie, kiedy on by uspokoił się, zwrócił się do Boga i sobie przypomniał o tej obietnicy, sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej. Natomiast on zaczął szukać swoich rozwiązań. No tak, widać faktycznie, że kiedy spoglądamy sobie właśnie na kontekst historyczny tego całego doświadczenia, to on jest niezwykle pomocny, jakby właśnie w kontekście uchwycenia i zrozumienia tych problemów i tych, i tych stanów, które czasami działają ludzkimi. Ludzkimi sercami, które tak naprawdę działają niejednokrotnie nami, kiedy my znajdujemy się w sytuacjach kryzysowych, w jaki sposób możemy w tego typu sytuacjach, właśnie i problemach się znajdować. Więc jeśli wspominasz o tym, że między innymi właśnie ten lęk, ta obawa jest też warunkowana w jakimś sensie no, zapomnieniem czegoś. Z tego wszystkiego, co, co Bóg powiedział, to w jaki sposób, jak sądzicie, moglibyśmy w pewnym sensie szczepić się przeciwko takim reakcjom lęku, niewiary w różnych naszych sytuacjach trudnych, kryzysowych, w obliczu których stajemy, bo przecież takich w naszym życiu też nie mało? Ważne jest to, abyśmy pozostali wierni Bogu w tych małych sprawach i w codziennym życiu. Ponieważ, jak już dochodzi do takiej trudniejszej sytuacji, którą mamy w życiu, która jest taka bardzo niespodziewana, nieoczekiwana, to wtedy często możemy, że tak powiem, wyłożyć się na tej mhm. sytuacji i mieć. I nawet jak mamy słowo, słowo które. Dał nam Bóg, który dał nam obietnicę, to my i tak możemy mieć problem z tym, aby się ich uchwycić. Mhm. Yy, czyli yy, uczmy się wierności w małych rzeczach. Tak. I zaufania w małych rzeczach. Tak. Znacznie, proste, proste lekcje, które wynikają z niełatwych tekstów, prawda? Yy, bardzo konkretne przesłanie, żeby uczyć się ufać Bogu w sytuacjach codziennych po to, żeby właśnie w godzinie próby też mieć to doświadczenie w kontekście, którego, do którego się możemy odwołać, do którego możemy się odnieść po to, żeby naszą wiarę budować. Zresztą widzimy z siódmego rozdziału Księgi proroka Izajasza, że, że Pan Bóg nie zostawia człowieka w żadnych okolicznościach, nawet wtedy, kiedy on nie dba o to budowanie swojej wiary i z tego tytułu dwukrotnie posyła proroka Izajasza, żeby Ahaza przekonywać i umacniać go w wierze i go zachęcać do tego, żeby... Zawierzył, żeby budować jego wiarę. No ale mimo wszystko, chyba nie do końca, tutaj to po stronie Ahaza jest dobrze rozgrywane, bo przecież, kiedy sięgniemy sobie właśnie do tych narracji historycznych drugiej księgi królewskiej to kierunek działań ze strony Achaza jest kompletnie inny. Może warto by było sięgnąć w ogóle do tego tekstu, tak ku przypomnieniu i też na podstawie tego móc poczynić sobie pewnego rodzaju uwagi czy lekcje, którą możemy zastosować na dzisiaj. Patrycja, mogłabyś mhm. przeczytać te kilka tekstów z drugiej księgi Kronik z 16 rozdziału? E, tak. Achaz więc wysłał posłańców do Tiglat Pilesera, króla Asyrii, ze słowami... Jestem Twoim sługą i Twoim synem. Przyjdź i wybaw mnie z ręki króla Asyrii i z ręki króla Izraela, którzy powstali przeciw mnie. Wtedy Ahaz wziął srebro i złoto, które znajdowały się w domu Pana i w skarbcach domu królewskiego i posłał je jako dar królowi Asyrii. I król Asyrii wysłuchał go. Wyruszył bowiem król Asyrii przeciw Damaszkowi, zdobył go i uprowadził jego mieszkańców do Kir, a Resina zabił. No to cóż, no aha, sięga, bo bardzo konkretne rozwiązania w problemie, w którym się znalazł. Czy coś złego było w tym, w tym działaniu, w tym postępowaniu? Jak sądzicie, czy też w tym było nie na miejscu? No, gdybyśmy sami się znaleźli w tego typu sytuacji, no, mamy wrogów, którzy zwracają się przeciwko y, nam, mamy armię wrogie, które zwracają się przeciwko nam w jakimś akcie agresji. No to naturalną rzeczą jest to, że szukamy wrogów naszych wrogów, żeby z nich sobie zrobić przyjaciół i się jakoś w tej całej sytuacji y, sprzęgnąć i, i, i sobie poradzić. Z perspektywy takiej y, strategii y, rządzenia państwem czy rozwiązywania konfliktu, wydaje się rzecz, Logiczna. Z jakiego rodzaju recenzją tego typu działania ze strony proroka spotyka się Ahaz? Czy Izajasz czy, czy, czy pochwala to doświadczenie w kontekście takiej przebiegłości, mądrości Ahaza w zaradzeniu sytuacji? Ja bym jeszcze tylko dodała, że to było takie. Bardzo strategiczne posunięcie, ponieważ przecież ta koalicja miała być właśnie stworzona przeciwko królowi mhm. Asyrii. Tak? Więc zwracanie się do niego o, o pomoc od razu jakby demaskuje też tych jego wrogów. Mhm. Więc król Ahas punktował u króla Asyrii. Więc można by tak po ludzku powiedzieć, że to naprawdę genialne posunięcie. No, ale nie spotyka no to się problem? to z zadowoleniem Boga, co, mm. um, co jakby daje wyraz w poselstwie Izajasza do króla. Ponadto Pan powiedział do Achaza <coughs> i dalej. Proś dla siebie o znak od Pana Twego Boga, czy to z głębiń, czy wysoko w górze. Wtedy Achaz odpowiedział. Nie będę prosił Pana, ani wystawiał go na próbę. A on powiedział. Posłuchaj teraz domu Dawida. Czy mało wam naprzykrzać się ludziom, że naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego sam Pan da wam znak. Oto dziewica pocznie i urodzi syna i nazwie go Immanuel. Faktycznie, tutaj Pan Bóg zwraca się z pewnym poselstwem proroka Izajasza, chcąc podkreślić i dać to przekonanie Ahazowi, że w zasadzie rozwiązanie problemu i rozwiązanie tego całego Kłopotu w jakim znajduje się Juda i znajduje się Ahaz leży w Bogu, a nie w jego różnego rodzaju ruchach, działaniach, próbach aktywności ze swojej strony po to, żeby wyjść z sytuacji problemowej, wyjść z sytuacji trudnej. No, ale tak, kiedy pomyślimy sobie o tym tak od takiej strony praktycznej. No, jak sądzicie, czy jest jakiś problem w tym, żeby w różnych sytuacjach trudnych, w jakich się znajdujemy, byśmy jako wierzący ludzie zwracali się do innych ludzi po pomoc? Czy w tym jest jakiś kłopot, w tym jest jakiś problem? Dlaczego ze strony proroka, ze strony Boga spotyka się to z taką negatywną recenzją? Czy kiedy mam problem i zwrócę się o pomoc do człowieka, to jest znak mojej niewiary? Nie, to nie jest absolutnie znak niewiary, ale tutaj widzimy kontekst całej tej sytuacji, mm -hmm. że tutaj Bóg dał, że tutaj Bóg dał obietnicę, że Juda nie zostanie zdobyta przez króla Aramu i króla Izraela. I tutaj Bóg dał obietnicę, że on nie dopuści do tego. Widzimy w tym kontekście, że Ahaz zwracając, zwracając się ze swoją prośbą do króla Asyrii, tak naprawdę okazał niewiarę swoją w to, że Bóg może mu pomóc. Mhm. Tak, to jest brak ufności w, w prawdziwość i w prawdą umówność Boga. Bóg coś obiecuje i to nie pierwszy raz, bo przecież tak jak wcześniej Patrycja wspomniałaś, obietnice dotyczące zachowania tronu Dawidowego sięgają daleko wstecz względem Ahaza. No, a mimo wszystko no, ta, ta, ten brak ufności gdzieś tutaj wypływa na każdym kroku. Zresztą, na pewno nie jest żadnym kłopotem i trudnością to, że w różnych sytuacjach trudnych my zwracamy się do ludzi o pomoc i jest to całkiem naturalne. W, w, w tym konkretnym przypadku myślę, że w dużej mierze chodziło o to, że Bóg na początku zna koniec każdej sprawy i wiedział też, jakie konsekwencje będzie miało dla Judy. Dla Jeruzalem, dla całej dynastii e, królewskiej, dynastii Dawidowej, zwrócenie się o pomoc do Asyrii. I nie sądzę, żeby Bóg chciał uczynić ze swojego własnego narodu e, wasali króla e, króla asyryjskiego, a w konsekwencji do tego doprowadziły właśnie te działania, które zostały tutaj podjęte przez, e, przez Ahaza. Więc, e, no nie w problem w tym, żeby się. Żeby polegać na człowieku, problem w tym, żeby nie, po, żeby nie polegać na Bogu, tak, nie problem w, w człowieku, ale w problem nieufności w stosunku do Boga, i względem, y, względem wierności Jego przymierza. To jest niewątpliwy kłopot tej całej sytuacji. No i ponadto, to, co, co właśnie widać ewidentnie, że no, Pan Bóg nie chce nas w, wprowadzać w większe trudności, Niż, niż te, w które sami potrafimy się wprowadzić w sytuacji, kiedy sami bierzemy sprawy w swoje ręce i nie, nie polegamy na jego rozwiązaniach, tylko szukamy swoich, swoich własnych. No To jest niewątpliwie istotna kwestia i taka też bardzo praktyczna, której możemy się nauczyć tutaj z tej lekcji Izajasza 7.14. Patrycjo, zwróciłaś naszą uwagę również na drugie przesłanie, które prorok Izajasz kieruje do. Do króla Achaza, czyli te wersety od, w zasadzie od 11 wiersza dalej ta obietnica znaku, o który, o który Ahaz wcale nie musi prosić, to jest znak, który sam Pan da ze swojej strony. Jest to ta obietnica Potomka, obietnica. Emanuela, narodzenia Emanuela jako tego właśnie znaku zapewniającego Bożą opiekę i Bożą wierność. Gdybyśmy mogli jeszcze raz do tego tekstu wrócić Wiktoria, może gdybym cię mógł prosić o przeczytanie od 13. wiersza do może do do 17. Wtedy Isaia rzekł: Słuchajcie domu Dawidowe, czy mało wam tego, że nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie? Dlatego sam pan da wam znak, oto panna pocznie i porodzi syna i nazwę go imieniem Immanuel. Mlekiem siadłem i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, gdyż zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego obu królami drżysz, będzie spustoszony. Pan sprowadzi na ciebie i na twój lud, i na dom twojego ojca czasy, jakich nie było od dnia, gdy Efraim odpadł od Judy przez króla Aserii. Mm -hmm. Okej, okay. bardzo, bardzo dziękuję za, za odczytanie tych tekstów. Bóg przechodzi sam ze znakiem. Dlaczego to Bóg przejmuje inicjatywę dania znaku bez bez aktywności ze strony Ahaza. Czyżby Ahaz był tak pobożnym królem, że nie chciał nadużywać pana Boga i nadwyrężać jego cierpliwości? Czy, 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 czy ta postawa ze strony Ahaza, że nie będę kusił mojego pana, jest w tym przypadku aktem jakiegoś szacunku w stosunku do Boga, czy może czegoś innego? Sam, sam Bóg wystąpił tutaj z propozycją, że da Ahazowi znak który znak dowolny, i możemy tutaj zauważyć wielką miłość Boga, miłość, miłość Boga, która nie ogranicza się tak naprawdę do naszego postępowania, bo jak widzimy poprzez dzieje, w jaki sposób postępował król Achas, no to widzimy, że on wiódł takie, można powiedzieć, bezbożne życie, był pogrążony w bałwochwalstwie, a tutaj widzimy, że Bóg zwraca się do niego, pomimo tego, jak wyglądało jego życie, że, że on może, że, żeby on prosił o znak, że on mu da, że on może uczynić dla niego cud. I to jest według mnie naprawdę niesamowite, że Bóg wychodzi nap, nap, naprzeciw Ahazowi, że daje mu taką, że tak powiem, ta, że daje, że pragnie mu dać dowód, ale żeby on tylko uwierzył. No tak, to jest naprawdę niezwykła rzecz, o której wspominasz, niezwykła w kontekście tylko tego całego fragmentu, ale w ogóle postawy Boga względem człowieka, nie tylko względem Dawida, przepraszam, względem Ahaza, ale względem każdego człowieka, no, który ma w swoim życiu może chwile lepsze, ale bywają też chwile gorsze. I faktycznie, jak czytałem, pamiętam, któregoś razu ten opis, właśnie życia króla Ahaza z, z drugiej Księgi Królewskiej, 16 XVI rozdziału, to, to aż się odechciewa. To po prostu się odechciewa. Jak ktoś, stanowiący, będący przywódcą, będący liderem narodu Bożego, może praktykować tego typu rzeczy, które są opisane, chociażby właśnie w tym XVI rozdziale. Czytamy tam m.in. Takie, takie zwroty. Achas miał 20 lat, gdy objął władzę królewską, panował 16 lat w Jeruzalemie, lecz nie czynił tego, co prawe w oczach Pana Boga jego, jak Dawid i jego praojciec. Kroczył raczej drogą królów izraelskich, a nawet własnego syna oddał na spalenie, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed nami izraelskimi. Składał też ofiary krwawe, i spalał kadzidło na wyżynach i na wzgórzach i pod każdym zielonym drzewem. No, cóż dodać? Cóż dodać? Odstrzał. Można by powiedzieć, że te sądy, sądy, które mogłyby dotknąć Judę, byłyby bardzo dobrą lekcją dla narodów tego typu sytuacja, kiedy, kiedy ze strony właśnie przywódców jest, pojawia się tego typu niewiara, a wręcz bunt w stosunku do Boga. I tutaj Bóg przez proroka przychodzi, wychodzi naprzeciw Ahazowi Próbuje w nim wzbudzić wiarę, próbuje go podnieść, próbuje go wzmocnić, próbuje go zachęcić. Czego to uczy o, o Bogu, czego to uczy o nas, czego możemy oczekiwać my od Boga w różnych naszych sytuacjach trudnych? Jak sądzicie? Pierwsza myśl, która mi się nasuwa, to taka, że Bóg zawsze jest blisko i Bóg ma dla nas nie jedną szansę na zmianę, ale tych szans czasem być może nawet bardzo wiele. To jest tak trudne do zrozumienia po ludzku, bo my często ktoś nam zawini, skreślamy go i tyle, tak. Natomiast tutaj Bóg pokazuje, że mimo właśnie całego tego okropnego życia, jakie Aha sprowadził, Bóg cały czas stara się jednak dotrzeć do niego, jakby można powiedzieć, do ostatniej chwili, tak. No, jest to niesamowity obraz Bożej Miłości. I nawet. Ta miłość jest taką wprost odpowiedzią na butę króla, tak? Butę taką przykrytą, niby pobożnością, no bo no nie mogę Boga wystawiać na próbę, prawda? To już jest takie, można by powiedzieć, z premedytacją. No to nawet w myśl, to nawet w myśl wypowiedzi z Tory, z Księgi Wyjścia, z Księgi z Powtórzonego Prawa, gdzie Izrael kusił boga i zostało to krytycznie ocenione, mm -hmm. więc aha, tutaj przepraszam. Tak, tak. No, ja tutaj elegancko się zachowam w tej całej sytuacji, nie? No a jednak właśnie pod tym płaszczykiem takiego y, y, uczesania no, dokonuje się tak naprawdę właśnie to świadectwo kolejnego braku zawierzenia. Ale to co najważniejsze o tym Wiktoria wspomniano, niesamowity obraz Boga, prawda, który który pomimo wszystko bez nie, nie zniechęcając się postawą i tą arogancją, faktycznie, z którą mamy do czynienia, no, przychodzi po to, żeby do tej wiary pobudzać i żeby utwierdzić Judejczyków, utwierdzić Ahaza w tym, że on jest wierny w stosunku. Do nich, że Bóg jest wierny w stosunku do swojego narodu, nawet wtedy, kiedy ten naród okazuje się w wielu sytuacjach i przypadkach niewierny. No i te, tego szczególnego rodzaju znakiem, którego, którego możemy oczekiwać, o którym prorokuje Izajasz, jest pojawienie się tego niezwykłego potomka, który otrzymuje imię Immanuel czy Emanuel, co też z języka hebrajskiego tłumaczy się jako Bóg z nami. O kim prorok mówi? Kto jest tym spełnieniem tego proroctwa? Jak sądzicie? Jezus jest spełnieniem tego proroctwa. Ten, który przez, ten, który przez wieki był wyczekiwanym Mesjaszem. No, niewątpliwie taka lektura narzuca nam się dość automatycznie, ze względu na to, że ten tekst z księgi Broka Izajasza 7,14, on przynajmniej w, w naszym chrześcijańskim doświadczeniu, w lekturze Nowego Testamentu, wiąże się z Ewangelią według świętego Mateusza, prawda? Rozdział pierwszy, tam bodajże wieży 23, oto Pana pocznie, porodzi syna, dadzą im imię Emanuel, No i widzimy już te wszystkie obrazy Bożego Narodzenia i inne historie, które się z tym wiążą. Ale czy. W kontekście doświadczenia Judy w VIII wieku? Czy, czy tam konkretnie chodziło o, o Jezusa? Może się wydawać, że nie. Wydaje mi się, że nie ma jednej jasnej odpowiedzi, tak naprawdę, chyba na, na, w całym kontekście. Ja bym podkreśliła znaczenie tego imienia Immanuel, Bóg z nami, jako takie przypomnienie, że Bóg jest. Że ta obietnica, to imię ma towarzyszyć, żeby jego lud zawsze pamiętał, że Bóg po prostu jest. I teraz bardzo często od nas zależy, czy my tą obecność Bożą przyjmiemy, z niej skorzystamy, czy nie. W Izajaszu 7, w wierszu 15-16 czytamy, że ów Manuel mlekiem siadłym, miodem żywić się będzie. Do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe. A wybierać dobre. gdy Zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego obu królami drżysz, będzie spustoszony. No więc tutaj pojawia się w tych tekstach zapowiedź upadku Aramu i zapowiedź upadku Izraela. I faktycznie widzimy, jak te zapowiedzi realizują się, kiedy upada Damaszek, potem kiedy w roku 722 upada Samaria, stolica państwa północnego. Więc z tego możemy wnosić, że w tym kontekście pierwotnym, w kontekście oryginalnym zapowiedzi no chodzi o kogoś innego niż, niż Jezus. Chociaż niewątpliwie do Jezusa za chwilę dojdziemy i zobaczymy, dlaczego Ewangelista Mateusz wiąże nam w ogóle narodzenie Jezusa Chrystusa z tym konkretnym prorokstwem z Księgi proroka Izajasza. Ale jako Kogo możemy, jako kogo możemy szukać inaczej. Kto może być spełnieniem tej zapowiedzi z 7 rozdziału wiesza 14, które który, który to słowo obietnicy właśnie przez Izajasza jest skierowane do Hazak? Kto może być tą osobą, tą postacią? Jak sądzicie? Czy Księga Proroka Izajasza nam coś podpowiada w tym, w tym kontekście? W ósmym rozdziale e, proroka Izajasza pojawia się syn e, właśnie proroka Izajasza i jego żony, e, który może być e, takim spełnieniem obietnicy, takim szczególnym dzieckiem. Ale czy nosi imię Emanuel? E, ale właśnie nie, nie nosi imię ja, e, no i No i właśnie tutaj <grywia> pojawia się wątpliwość, czy to mhm. faktycznie on. Mhm. No, faktycznie, jest to jakaś, jakaś możliwość wyjaśnienia tego, tego spełnienia tego prostwa o narodzinach tego potomka. Chociaż ja osobiście no, kieruję swoją uwagę troszeczkę dalej w kontekście rozdziału 8, mianowicie wersety od 8, 8, 8 i dalej, gdzie pojawia się zapowiedź następstwa polegania na, na Asylii, w kontekście właśnie zwrócenia się Achaza o pomoc do Asyryjczyków, i konsekwencją jest to, że Aseria się wdziera do Judy. I prorok mówi: i wedrze się do Judy, zaleje i wzbierze, i będzie sięgać aż do szyi, a rozpostarte jego skrzydła pokryją na całą szerokość twój kraj. O im, Manuelu! To jest pierwszy ten motyw, który dubluje nam się w kontekście tej szczególnej postaci wspominanej w wersecie 14 rozdziału 7. I zaraz dalej czytamy. Zrożcie się ludy i drżyjcie, przysłuchujcie się uważnie, wszyscy dalecy mieszkańcy ziemi, przepaszcie się i drżyjcie, przepaszcie się i drżyjcie. Obmyślcie plan, lecz będzie on udaremniony, postanówcie coś, a to się nie stanie. Dlaczego? Gdyż z nami Bóg. Czyli Immanuel. I faktycznie widzimy, że w tym rozdziale 8, w wersacie 8 i w wersecie 10 właśnie ten motyw Immanuela tutaj wybrzmi dwukrotnie: raz w postaci imienia, raz w kontekście przywołania tej, tej prawdy o obecności Boga, co jest tutaj ewidentnie odniesieniem do tego, że właśnie Bóg w razie swojej wierności względem ludu przymierza, obiecuje im, że będzie z nimi. I I Przynajmniej w mojej ocenie właśnie ten werset ósmy, to zawołanie o Immanuelu, raczej jest tutaj skierowane do, do domu Dawida. I prędzej mi osobiście widzieć w tym Immanuelu potomka z linii Dawidowego, który urodzi się z kobiety, być może z żony króla, która do tej pory nie miała potomka, nie miała syna, była pierworódką, ale jest to wyraz tego spełnienia Bożej obietnicy, że to nie marionetka, Zasiądzie na, na tronie Achaza, ale będzie to faktycznie potomek z domu Dawidowego, a to jego symboliczne imię Bóg z nami, jakby potwierdza to, że Bóg jest wierny swojemu przymierzu i będzie dbał o to, żeby obietnice dane Dawidowi zostały zrealizowane i Bóg wypełni słowo swojej wierności względem, względem narodu. Jak to wszystko powiązać z Ewangelią Mateusza i z Jezusem Chrystusem? No, w perspektywie Nowego Testamentu te słowa dobrze nam, bardzo dobrze nam znane, oto Panna pocznie i porodzi, syna i dadzą mu ima, imię Immanuel, pojawiają się właśnie w kontekście narodzenia Jezusa Chrystusa i spełnienia tej obietnicy, czy wypełnienia pisma, zapowiedzi proroka Izajasza właśnie w narodzeniu Jezusa. W jaki sposób możemy powiązać te, 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 te dwa różne konteksty, te dwie różne historie. Które w jakimś sensie dopełniają się wzajemnie, w taki bardzo literalny sposób możemy powiązać to proroctwo Izajasza z prorostwem Mateusza. W taki sposób, że Chrystus był potomkiem zrodu Dawida. Mhm. I to jest takie bardzo proste nawiązanie że cały czas ta obietnica przewija się nawet w tym fizycznym aspekcie, takim ludzkim aspekcie, tak? że cały czas dom Dawida to jest spełnienie obietnicy, to jest ktoś, kto ma przynieść jakąś, jakieś ukojenie, jakąś wolność od czegoś. Tak? I tu mamy tak ratunek i tu mamy ten szerszy aspekt, ten taki ogólnoświatowy wymiar, gdzie faktycznie Jezus też jest z rodu Dawida. Ewangelia Mateusza. Niewątpliwie, bezwzględnie, absolutnie od pierwszego rozdziału, że od pierwszego wersetu podkreśla właśnie to Dawidowe pochodzenie Jezusa Chrystusa. On jest tym, który pochodzi z jego, z jego rodu, i w wielu miejscach właśnie w tej Ewangelii Dzieciństwa czytamy o tym, że no właśnie, Józef jest z domu Dawidowego. W pewnym momencie czytamy, kiedy mamy pokłon magów. Przychodzących ze wschodu, którzy przychodzą do Jerozolimy i pytają się Heroda, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Więc rodzi się oczywiście gdzie? W Betlejem, czyli w domu Dawidowym, I, ten, i te motywy będą tam wracały wielokrotnie. Myślę, że to ma niezwykle istotne znaczenie w kontekście właśnie tego, który sprawuje władzę w tamtym czasie w Jerozolimie, bo sprawującym władzę w świetle i też w świetle danych pochodzących z Ewangelii jest Herod, który bynajmniej nie jest potomkiem Dawida, jest uzurpatorem, jest, pochodzi z promienia Batejczyków. I no kto jak to, ale na pewno nie on był naturalnym sukcesorem w linii proroka Dawida. Więc w jakim znaczeniu właśnie w tym kontekście bezpośrednim Ewangelii Mateusza możemy odczytać to proroctwo o Jezusie jako Immanuelu? Czy, czy może nie ma to podobnego? Znaczenia i wybrz wybrzmienia jak, jak Izajasz 7:14 w kontekście tego, że ktoś będzie chciał ustawić figuranta na, 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 na tronie Dawidowym? Ustanówmy sobie króla, żeby nam zrobił to, co my chcemy. A Pan Bóg mówi: No nie, nie, nie. To ja jestem wiernym Bogiem, ja zadbam o to, żeby słowo wypowiedziane do Dawida mogło się spełnić. Ja zadbam o spełnienie swojej obietnicy. I tutaj bardzo podobny przypadek, właśnie, że to nie Herod jest królem, przyobiecanym królem i tym, który jest spełnieniem i wyrazem Bożej Wierności względem Judy, ale Bóg pośle potomka Dawidowego po to, żeby dzierżył tę władzę i żeby był właśnie tym zbawicielem i żeby przyniósł ratunek. No i w tym kontekście to mocne przesłanie tego imienia, znaczenia tego imienia, Bóg z nami. Dziewczyny, jak to bierzecie same dla siebie, kiedy słyszycie, że, że Pan Bóg jest z Wami, że, że przedstawia Wam się jako Ten, który jest z Wami, jestem z Tobą, jestem z Tobą, jest ze mną? Jak odbieracie tego typu przesłanie ze strony Boga względem Was samych? Bóg jest tym, który zawsze przy nas jest, niezależnie od tego, jakkolwiek wyglądałoby nasze życie, jakiekolwiek, jakiekolwiek wybory byśmy podejmowali. Bóg zawsze jest tym, który pragnie, nawet tak jak tutaj widzieliśmy w przypadku Ahaza, naszą sytuację wyprowadzić. Mm. I nieważne, jakkolwiek by wyglądało nasze życie, to Bóg zawsze może je odmienić na lepsze. I każdemu z nas dał obietnicę życia wiecznego, że Bóg pragnie ostatecznie ten świat, ostatecznie ten świat odnowić, wszystko przywrócić do tego utraconego raju, które na skutek grzechu traciliśmy. Patrycja? Dla mnie to jest też taka pewność, że nieważne, jak wygląda moje życie, i to nie jest usprawiedliwienie, że może wyglądać jakkolwiek, ale jeżeli mam świadomość, że cokolwiek się wydarzy w moim życiu, jak bardzo bym nawet daleko nie odeszła czasem od Boga albo się zagubiła w swoich problemach, w sposobach ich rozwiązania, to jednak Bóg zawsze jest w tym samym miejscu. Bóg ma dla mnie plan, wie do czego mnie przeznaczył i ja zawsze mogę do tego Boga wrócić cokolwiek by mnie narozrabiała w życiu, to zawsze mogę wrócić. A Bóg po prostu czeka. Dla mnie ten siódmy rozdział Księgi proroka Izajasza jest niezwykle właśnie istotny ze względu na tę nadrzędną i naczelną prawdę, że Bóg jest Bogiem wiernym. Nie, nieważne, co by się działo czasami po ludzkiej stronie, to Bóg się nie zmienia. Bóg jest Bogiem wiernym i jest gotowy towarzyszyć nam, jest gotowy powzmacniać naszą wiarę i... My możemy być pewni Jego osoby, Jego przez duże JOT. Możemy być pewni Jego działań, jego, jego wierności, Jego obecności w naszym życiu, bo Bóg jest z nami i sądzę, że Wy wszyscy możecie się trzymać dokładnie tych samych obietnic, to znaczy mieć tę pewność i to przekonanie, że Bóg jest z Wami, Bóg jest z Tobą, nieważne gdzie jesteś, w jakich okolicznościach, choćbyś był w miejscu, w którym był. Achas, to On jest gotowy przyjść do Ciebie i dawać Ci znaki, żeby wzbudzić Twoją wiarę i poprowadzić Cię bliżej do siebie, bo, bo po prostu taki jest Bóg i nie może się zaprzeć samego siebie, nie może się wyprzeć swoich atrybutów, swojej, swojej osoby i tego wszystkiego, co stanowi o tym, że, że jest Bogiem. Pamiętajcie te prawdy, pamiętajcie też o tym, że właśnie Jezus Chrystus jest najwyższym świadectwem tej Bożej wierności w stosunku do grzesznego człowieka, i to, że przyszedł między nas i stał się Bogiem z nami, pokazuje, jak wiele Pan Bóg ma nam do zaoferowania, nam, którzy potrzebujemy Jego obecności, jak mało kto. Dziewczyny, serdeczne dzięki za dzisiejsze studium. Za potowarzyszenie mi w tej podróży po księgach historycznych Starego Testamentu i po siódmym rozdziale księgi Proroka Izajasza. Dziękujemy również Wam za to, że byliście razem z nami i zapraszamy już na przyszły tydzień na kolejne studium Trudne sposoby. Wiktorio, gdybyś mogła zakończyć to nasze studium takim dziękczynieniem w stosunku do Boga za Jego obecność, za Jego prowadzenie a my się do Ciebie przyłączymy. I zapraszamy do, do tego, byście i Wy przyłączyli się do naszej wspólnej modlitwy. Nasz drogi Ojcze, dziękuję Panie za to, że to oddałeś swojego Syna, abyśmy Boże mogli żyć. Dziękuję Panie za to, że Ty jesteś Bogiem, który jest z nami, który Panie uniżył samego siebie i stał się taki jak my. Dziękuję Boże za to, Panie, że Ty pragniesz nam towarzyszyć każdego dnia naszego życia, że Ty pragniesz nas wzmacniać. Proszę, Boże, abyś dodawał nam mądrości w codziennych decyzjach, które podejmujemy, abyś dał nam, Boże, dostrzegać Twoją miłość, abyś dał nam, Panie, poznawać coraz lepiej Ciebie. Dziękuję, Boże, za to, że mogliśmy studiować tę historię dotyczącą Ahaza, a przede... Dotyczącą Panie, tego, jak cudownie działałeś w Jego życiu. W imieniu Jezus. Amen.